warsztat terapii zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi część struktury organizacyjnej mającej osobowość prawną, w tym przypadku Stowarzyszenia Remedium. Realizacji celów warsztatu służy stosowanie technik terapii zajęciowej, zmierzających do usamodzielnienia uczestników poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, naukę zaradności osobistej, rozwijanie psychofizycznych sprawności i umiejętności zawodowych. Terapię prowadzoną w warsztacie realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji opracowywanego i ocenianego przez Radę Programową. Pracownia plastyczna to miejsce, gdzie uczestnicy poznają nieograniczone możliwości ekspresji twórczej. Pod kierunkiem instruktora poznają tu różne techniki plastyczne, uczą się łączenia kolorów, rozróżniania kształtów, faktur, barw. W pracowni tej wykonuje się również rękodzieło artystyczne. Uczestnicy pracowni zapoznają się z różnymi technikami pracy, rozwijając przy tym umiejętności dekoracyjne i wrażliwość estetyczną. Wykonują haftowane obrazy, zestawy biżuterii, kartki świąteczne i okolicznościowe, zdobią pojemniki i wykonują różne drobiazgi na prezenty. Kształtowane są tutaj funkcje motoryczne, manualne, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyrabianie poczucia estetyki, dokładności, systematyczności i odpowiedzialności za powierzoną pracę. Zajęcia te mobilizują do twórczego wysiłku, rozwijają wyobraźnię, uczą odpowiedzialności za wykonywaną pracę i realizację własnych projektów. Pracownia stolarska. Uczestnicy zajęć wykonują szereg różnorodnych prac stolarskich i naprawczych. Poznają tu podstawowe narzędzia stolarskie oraz rodzaje materiałów używanych w stolarni. Uczą się obróbki drewna i łączenia różnych materiałów. Uczą się obsługi urządzeń elektrycznych, przyswajają podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Po nabyciu określonych umiejętności wykonują ozdoby ogrodowe, karmniki, pudełka, szkatułki, donice, mebelki, zabawki oraz inne przedmioty użytkowe i ozdobne. Podczas prac ćwiczą sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, kształtują wytrwałość i dokładność w pracy. Pracownia gospodarstwa domowego uczy racjonalnego odżywiania, przygotowywania prostych, jak i bardziej skomplikowanych potraw, pieczenia ciast, przechowywania żywności oraz przetwarzania, nakrywania do stołu, sprzątania po posiłkach, obsługi urządzeń kuchennych. Pracownia krawiecko-hawciarska. Uczestnicy mają możliwość poznania różnych ściegów, nabyć umiejętność posługiwania się przyborami do szycia oraz żelazkiem. Nauka haftu, tworzenie różnych aplikacji, a także odpowiednie dobieranie kolorów mają wpływ na rozwój zdolności intelektualnych i poznawczych. Uczą wytrwałości, skupienia uwagi, poprawiają sprawność manualną. W pracowni powstają haftowane obrazy, poduszki, serwety, torby z filcu i innych materiałów i wiele innych użytkowych przedmiotów. Pracownia ceramiczna daje szansę poznania wielu technik wyrabiania przedmiotów z gliny. Poprzez pracę z tym materiałem plastycznym uczestnicy zajęć kształtują wyobraźnię, sprawność manualną, pomysłowość oraz koordynację wzrokowo-ruchową.
Pracownia komputerowa. Uczestnicy poznają podstawy obsługi komputera czy internetu, uczą się pisać proste teksty, tworzyć tabele, malować w edytorze graficznym. Tworzą wizytówki, zaproszenia, projekty plakatów i folderów. Uczą się korzystania z programów multimedialnych. Podczas zajęć kształtowana jest odpowiedzialność za powierzone zadanie i stanowisko pracy, wytrwałość, systematyczność, punktualność, oszczędność materiałów. Pracownia introligatorsko-techniczna. Następuje tutaj rozwijanie sprawności manualnej, procesów spostrzegania, koncentrowania uwagi, relacji przestrzennych, koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez naukę prac introligatorskich, obsługę narzędzi takich jak nożyki, piły, wiertarki, zszywacze, naukę technik oprawiania obrazów. Pracownia przyrodnicza. Plan pracy pracowni uzależniony jest od pory roku. Od wiosny do jesieni zajęcia w ogrodzie obejmują swym zasięgiem prace porządkowe, koszenie trawników, grabienie, sadzenie, przycinanie, sianie w ogrodzie kwiatowym i warzywnym. Również zbieranie roślin i suszenie. Zimą podopieczni realizują się artystycznie, tworząc różnego rodzaju kompozycje florystyczne z zebranych plonów naturalnych. Forma ta ma na celu uwrażliwienie na piękno, rozwija umiejętności manualne, koordynację wzrokową, percepcję ruchową, poczucie estetyki i porządku. W pracowni uczestnicy wykonują stroiki okolicznościowe z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i środków technicznych z dopasowaną odpowiednią galanterią florystyczną. Przez cały rok uczestnicy opiekują się domowymi kwiatami doniczkowymi. Pracownia muzyczno-teatralna. Zadaniem pracowni jest rozwijanie zdolności twórczych, podopiecznych, aktywizowanie do podejmowania działań w zakresie prezentowania swoich umiejętności, dążenie do budowania więzi międzyludzkich. Program pracowni uczy wzajemnej tolerancji, akceptacji, cierpliwości, wytrzymałości oraz poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę i umiejętność wzajemnej współpracy w grupie. Pracownia rehabilitacyjna. Wyposażona jest w szereg urządzeń do usprawniania leczniczego. W zajęciach uczestniczą wszyscy podopieczni warsztatu kilka razy w tygodniu. Program usprawniania jest indywidualnie dobierany dla każdego uczestnika, uwzględniając jego specyficzne dysfunkcje, potrzeby oraz możliwości. Zajęcia usprawniania ruchowego mają na celu poprawę ogólnej sprawności ruchowej, koordynacji ruchowej i równowagi, utrzymanie i wzmacnianie siły mięśniowej, redukcję nadmiernej masy ciała, a także rozładowanie emocji i relaksację. Uczestnicy korzystają również z zajęć na basenie, z hali sportowej oraz siłowni zewnętrznej. Pracownia tkacka. Podopieczni pracowni uczą się wykonywania kilimów na krośnie tkackim, na ramce tkackiej. Na ramce wyszywają również obrazy z użyciem ikły zwykłej i gobelinowej. Szereg działań prowadzonych w tej pracowni wpływa na doskonalenie sprawności manualnej, rozwój wyobraźni, możliwość wyrażenia ekspresji twórczej, poczucia sprawstwa kształtowanego przez możliwość tworzenia i wykorzystania własnej pracy do celów artystycznych, użytkowych i zawodowych.
roku 2018 warsztat terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu Remedium obchodzi 25-lecie swojej działalności. Wszystkim, którzy nas wspierają, składamy serdeczne podziękowania.